Witam w Wirtualnej Akademii Muzyki, w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki, we współpracy z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Fundację MyWay. Jest mi niezmiernie miło poprowadzić wykład na temat kształtowania wyrazu artystycznego w oparciu o prawidłowo funkcjonujący aparat gry. Każdy przyzna mi rację, że w muzyce najważniejszy jest wyraz artystyczny, a w grze na instrumencie chodzi o to, aby wszystkie nasze czynności związane z tak zwaną kuchnią gry były jak najmniej słyszalne, żeby wyraz był jak najbardziej wyrazisty, nasycony muzyką. Chciałem dzisiaj podzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami dotyczącymi właśnie techniki gry na kontrabasie, która absolutnie rzutuje na jakość naszej gry. I tak po kolei można by powiedzieć, że nigdy o aparatach za wiele, także dzisiaj właśnie w głównej mierze zajmę się aparatem gry, ale będę chciał poprowadzić na przykładach, poprzez demonstrowanie, w jaki sposób pewne umiejętności, które możemy wypracować, pomogą nam w piękny sposób kształtować właśnie wyraz artystyczny. Chciałem zacząć od lewej ręki, gdyż jest to niezmiernie istotny element, aby na samym początku wszystkie właśnie ustawienia były bardzo prawidłowe, które będą miały wpływ na intonację i docelowo oczywiście na ten właśnie wyraz artystyczny. Także na kontrabasie wyróżniamy, można by powiedzieć, w obrębie naszej jednej pozycji 2,5 tony, czyli cały ton. Dodając pustą strunę, możemy 1,5 tonu wykonać właśnie w tej podstawowej pozycji. Bardzo istotne jest właśnie zachowanie tych odległości, tak jak widzimy, od proszka do pierwszego palca i kolejno do drugiego palca i do czwartego. To jest bardzo istotna rzecz. Myślę, że wszyscy zgromadzeni kontrabasiści traktują to jako oczywistą oczywistość, ale warto zwracać to uwagę. Kieruję swe słowa i do nauczycieli, i do wszystkich adeptów sztuki kontrabasowej, którzy mogą jakby zrewidować wszystko to, co robią, czy robią to w sposób prawidłowy. Wracając do naszego układu, mamy ładnie zarysowane odległości, które są jakby na tyle prawidłowe, że przede wszystkim będą dobrze intonować naszą grę i będziemy przez to grać czysto, co jest podstawą w muzyce. Bardzo ważnym elementem naszego ustawienia lewej ręki jest kciuk, który czasami na początku ze względu na trudności docisku struny, wiemy, że na kontrabasie te siły, które musimy użyć, są bardzo duże, a przy początkach przygody z kontrabasem, z tym dużym instrumentem, często nasza ręka jest zbyt słaba, zbyt wątła, żeby docisnąć w odpowiedni sposób. Cierpliwości, wszystko w swoim czasie, ale najważniejsze jest ustawienie. Jak tutaj widać, kciuk jest pod pewnym kątem. Tutaj posłużę się taką pomocą naukową. Polecam zastosować, ustawiając uczniowi, tutaj apel do nauczycieli, bądź każdy, który gra, może sprawdzić, czy w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu naciska kciukiem. Narysować taki punkt czarny. Zaraz wytłumaczę, o co tu dokładnie chodzi. Taka czarna kropka. Będzie ona bardzo wyrazista i będzie pomocna, bo ona jakby nam wyznaczy ten punkt zaczepu kciuka z gryfem. O co chodzi? W sytuacji, gdy używając zbyt dużej siły dociśniemy całą powierzchnią kciuk, wtedy wykrzywimy palce. Będzie miało to niewątpliwie bardzo negatywny wpływ na naszą intonację. I co najważniejsze, będzie nam bardzo utrudniało poruszanie się po innych pozycjach. Wtedy powierzchnia kciuka jest tak duża, że jeszcze działając siłą, przy zmianach pozycji mamy straszny punkt tarcia, straszny punkt oporu, który bardzo negatywnie wpływa na intonację. Dlatego polecam bardzo zwracać na to uwagę i walczyć za wszelką cenę, aby te palce mimo wszystko wzmocniły się w tak poprawnym ułożeniu. W praktyce potem zauważymy, że im mniej kciuka
Im mniej zaangażowania kciuka, jeśli chodzi o docisk w lewej ręce, tym lepiej, gdyż często ten kciuk powinien pozostać luźny, on tylko jakby towarzyszy, wspomaga proces. Dobrze, i tak chciałbym właśnie kontynuować rozważania na temat aparatu lewej ręki. Już mamy kciuk, mamy odległości i teraz najważniejszą jakby i najtrudniejszą częścią naszego zadania jest zachowanie tego układu przy przeniesieniu do innej pozycji. Jest to, wydaje się, rzecz bardzo prosta, ale tu na początku zawsze najwięcej trudności nam dostarcza. Bardzo często obserwuję sytuacje, kiedy adepci w pierwszym roku nauki, nawet uczestniczący w przesłaniach konkursowych, fantastycznie prezentują się, grając w jednej pozycji. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy już gramy w kilku pozycjach. Wtedy nagle się okazuje, że mamy problemy z intonacją, że dźwięk się rwie, że coś, co było fantastyczne w pierwszym roku, później może przynosić pewne rozczarowania. Także tutaj bardzo ważne jest zadbać o ten właśnie, jeszcze raz powtórzę, ten układ i w mojej takiej ocenie, taką definicją prawidłowej zmiany jest to zachowanie układu przy przeniesieniu do innej pozycji. Jest to taka moja definicja właśnie, na czym polega prawidłowa zmiana pozycji. To jest zachowanie układu palców przy przeniesieniu do innej pozycji. Często jest tak, że te palce nam po prostu się rozjeżdżają, zwężają i to wszystko dzieje się dlatego, że używamy zbyt dużej powierzchni, jeśli chodzi o opuszki, głównie jeśli chodzi o kciuk bądź palce. Tak samo właśnie miejsce, w których palce naciskają, jest bardzo ważne i tu kwestia zaokrąglonych palców jakby rozwiązuje nam ten problem. Staramy się jakby jak najmniejszą powierzchnią naciskać opuszki w trakcie ćwiczeń, utwardzą się i dadzą nam bardzo dobry, można powiedzieć, taki podkład do właśnie poruszania się, jeśli chodzi o zmiany pozycji. Jeśli palce nasze nie będą zaokrąglone, będą naciskały płasko, wtedy, tak jak w przypadku kciuka, dramatycznie zwiększamy powierzchnię kontaktu palca ze struną, co będzie powodowało te zniekształcenia, że palce będą się kleić, nie będziemy umieli przenieść odpowiedniego układu do następnej pozycji. I tutaj chciałem powiedzieć o bardzo dobrym ćwiczeniu, które nie zawsze jest praktykowane i czasami pomijane. Właśnie to jest ta umiejętność przenoszenia tego. To jest ćwiczenie, które polega na umiejętnym przenoszeniu naszego układu do innej pozycji. I teraz można zacząć od najprostszych ćwiczeń. Ja tutaj nie mam jakiegoś gotowego ćwiczenia. To jest raczej wszystko polega na analizie. Staram się jakby zrobić prawidłową zmianę pozycji, dlatego wymyślam jak najprostsze ćwiczenia. Początkowo powiedzmy, zaczniemy od najbliższej. Możemy w ten sposób zacząć. Jak Państwo się zorientowali, bardzo istotną rzeczą jest zachowanie gry legato podczas zmiany. Nie gramy osobno, bo w tym momencie słyszymy wyraźniej, co się dzieje między dźwiękami. Grając legato, oczywiście im lepiej będziemy wykonywać to ćwiczenie, możemy sięgać, grając całą gamę, do bardzo dużych zmian oktawowych, nawet powyżej oktawy. Na przykład jak na tym przykładzie. Tutaj można rozebrać
to ćwiczenie na czynniki pierwsze. Obawiam się, że dzisiaj troszkę czas nasz ogranicza, dlatego pewne jakby zasygnalizuję fakty, pewne rozwiązania, zachęcę do pewnych ćwiczeń. Obawiam się, że nie zdążę wszystkiego omówić tak szczegółowo, jakbym chciał, ale myślę, że w jakiś sposób naszkicujemy nasz obraz prawidłowo funkcjonującego aparatu gry. Dobrze, także tutaj jeśli chodzi o nasze zmiany pozycji, bardzo ważna jest ta droga, którą staramy się albo bardzo pokazać, albo mniej pokazać. W zależności od, tu nawiążę właśnie do naszego tematu, do kształtowania wyrazu artystycznego, w jakim jesteśmy stylistyce, jaki utwór gramy, jaki jest poziom emocjonalny danego fragmentu. Wiadomo, że w muzyce romantycznej o dużym nasileniu emocjonalnym będziemy starali się tę drogę jak najbardziej pokazać, uzyskując efekt tak zwanego portamenta, czyli łączenia płynnego dźwięków z wyraźnym pokazaniem tej drogi właśnie. Dlatego tutaj przy takim ćwiczeniu kilka rzeczy ćwiczymy. Ćwiczymy intonację, ćwiczymy prawidłowy układ palców, co bardzo jest przydatne. I ten element, jeśli prawidłowo wykonujemy, możemy wspaniale wykorzystać właśnie w tej procesie kształtowania wyrazu artystycznego. I tutaj na pewno zaraz jakieś przykłady zademonstruję, tak żeby wiedzieć, o czym mówimy. Możemy to w większym lub mniejszym stopniu ćwiczyć, ale bardzo ważne jest, żeby każdy grający słyszał drogę, w jaki sposób te dźwięki się pojawiają. I teraz bardzo istotną rzeczą jest wiedzieć, co robimy w momencie, kiedy gramy pierwszym palcem i chcemy drugim palcem osiągnąć dźwięk E. Zaczynamy z dźwięku A. Drugi palec jest przygotowany, w odpowiedniej odległości jest przygotowany, zaokrąglony i staramy się już zaraz po rozpoczęciu zmiany drugi położyć na strunie i przejechać po strunie. I możemy kontrolować moment osiągnięcia tego dźwięku, co właśnie jakby jest kontrolą intonacyjną, prawda? Można to robić. Ale jak Państwo zauważyli, staram się drugim palcem, którym gram, palcem docelowym, jak będzie czwarty, od razu w początkowej fazie już go przygotować i on pokonuje całą drogę. Żeby nie starać się grać na przykład pierwszym palcem i drugi dostawić w ostatniej chwili. To spowoduje to, że jeśli będziemy kształtować frazę z dużym nasileniem emocjonalnym i chcemy wykorzystać właśnie to portamento, to dojście do dźwięku, które jest charakterystyczne dla bardzo wrażliwej, elastycznej gry, pełnej plastyki brzmieniowej. W tym momencie, jeśli byśmy zmieniali ten palec w ostatniej chwili, ten moment emocjonalny odpuszczamy. Po prostu uderzamy palcem i jakby kończymy naszą przygodę z wyrazem. Także tu jest bardzo ważne, żeby pamiętać właśnie, jak te palce się ustawiają, jak one podążają, który palec zaczyna inicjować zmianę. Bardzo istotną rzeczą, bo na razie poruszam się w pozycjach niekciukowych i Państwo możecie sformułować takie pytanie, co z pozycjami kciukowymi? Mamy przykłady, gdzie trzeba sięgnąć bardzo wysoko. I teraz na przykład oto przykład z koncertu Dragońskiego, gdzie muszę zagrać z wejściem w kciukową pozycję. I co staram się wyprzedzić jakby w moim działaniu? Pozycja kciukowa, wiadomo, ma swoje ustawienie. O tym może za chwilkę. Na razie jesteśmy w tych pozycjach. Już będąc tu na dole, rozpoczynając moją drogę, staram się uniesieniem łokcia jakby już zarysować, naszkicować
zarys pozycji kciukowej. To się dzieje oczywiście w bardzo szybki sposób, ale inicjuje łokciem, który wychodzi i pomaga mi, jakby napędza rękę, która osiąga górny dźwięk bez żadnego problemu. I jeszcze daje poczucie kontroli wykonywanych czynności. Oczywiście w toku ćwiczenia wypracujemy umiejętność bardzo szybkich zmian pozycji, także to nie będzie dla nas stanowiło problemu. Ale najważniejsze jest, jeśli mamy problemy intonacyjne z graniem dużych skoków, na przykład tutaj oktawowy, musimy jakby prześledzić każdy ruch, co w którym momencie możemy zrobić. Dlatego tutaj grając... I tak samo z powrotem. Wracam, chowając nasz łokieć. I teraz tak, chciałem tutaj nawiązać do głównego tematu o kształcie wyrazu artystycznego i dać przykład. Jeśli mamy do czynienia, tak jak przed chwilą cytowany przeze mnie przykład z koncertu Dragonettiego, starając się jakkolwiek uzyskać charakter klasyczny, choć wiemy, że koncert ma nie do końca określone pochodzenie, już są źródła, które bardzo dokładnie to jakby podają, kto stoi za tym koncertem, ale traktując stylistykę klasyczną, w tym momencie staram się za pomocą smyczka nie pokazać tej drogi, która byłaby bardzo charakterystyczna dla utworów romantycznych. Teraz zagram jakby na modłę romantyczną. Jakbym chciał zagrać koncert Kusewickiego. Także tak różnicę mogę pokazać, jeśli chodzi o kształtowanie wyrazu, aczkolwiek wszystko opiera się na tej samej zasadzie, jeśli chodzi o ruch, o całą anatomię naszej zmiany. Od podniesienia łokcia, poprzez wyjście i tak samo powrót. W tym momencie jakby nie mamy żadnych problemów z intonacją. Jeśli te ruchy są prawidłowe, mają swoje wyprzedzenia, wtedy świetnie się układają. Jeśli chodzi w ogóle o pracę lewej ręki, bardzo istotnym też elementem jest jak najbliżej kontakt palców, jak najbliżej struny. Unikać podnoszenia palców, co jest często na początku wgrywane ze względu, żeby osiągnąć wolumen brzmienia i docisk. Używamy ogromnej siły, żeby jakby wykonywać kolejne dźwięki. Ja odkryłem, że im mniej tego ruchu, tym zyskujemy na biegłości. Dlatego świetnym ćwiczeniem jest zwykła gama C-dur. Ja ze względu na krótki gryf wykonuję gamę C-dur bez najwyższego dźwięku C, korzystając też ze specyficznej aplikatury, która normalnie grałbym z wykorzystaniem trzeciego palca w kciukowej pozycji, ale ze względu na pewien ruch, który Państwu zademonstruję, wykorzystuję aplikaturę pierwszy, drugi palec i w momencie skończenia, wieńczenia naszej gamy, wtedy wykorzystuje trzeci palec. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, które polecam, zwłaszcza na początku, gdy mamy zimną rękę, dość twarde opuszki. Wtedy bardzo dobrze jest rozegrać się na gamie, właśnie C-dur, ale nie chodzi o samo rozegranie, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej elementów ćwiczyć na przykładzie tej gamy. I tak na przykład właśnie ćwiczę z jednej strony rozegranie, ale z drugiej strony będę starał się ćwiczyć umiejętność, o której wcześniej powiedziałem, jak najmniejsze ruchy palców, prawda? Staram się bardzo rozluźniać, jak wiemy, że luz jest najważniejszy przy jakiejkolwiek pracy. Wszystko z luzu wychodzi. Odpowiednie używanie siły. Dlatego na razie nie staram się grać głośno. Palce przygotowane. One...
Oczywiście ja przyspieszyłem, możemy grać świeżutami, półnutami, dowolna rytmika, aczkolwiek staram się teraz grać szybko, żeby zdążyć jak najwięcej elementów przedstawić, zaprezentować w dzisiejszym wykładzie. Kolejną rzeczą, którą możemy właśnie ćwiczyć, to jest biegłość, wykorzystanie właśnie tego bardzo niskiego i bardzo bliskiego układu. Biegłość także służy kształtowaniu wyrazu artystycznego. Mamy utwory, które są bardzo skoczne, żywe i pewne problemy z wykonywaniem różnych biegłościowych rzeczy, jeśli te pozycje po prostu są też zmieniane w jakiś sposób nieprawidłowy, blokują właśnie wyraz. Te utwory są płaskie, są bardzo często takie kolokwialne powiedzenie jest kwadratowe. Także, że jak wyćwiczymy właśnie tę plastykę, to wtedy w utworach szybkich też pięknie możemy kształtować wyraz. Teraz zagram ćwiczenie to samo co przed chwilą, tylko już zagram legato po 4. Zagrałem po 4, zagrałem po 8 i teraz zaryzykuję wykonać ćwiczenie, które jakby nawiązuje do tej pierwszej kwestii, którą poruszałem, czyli właśnie zmian pozycji z zachowaniem bardzo płynnego poruszania się po gryfie. Będę starał się zagrać gamę, grając poszczególne dźwięki, aczkolwiek sprawić, żeby ruch ręki był bardzo płynny, praktycznie bez zatrzymania, poruszać się do góry i tak samo z powrotem. W tym ćwiczeniu proszę wybaczyć, jeśli doszukacie się Państwo błędów precyzyjnych. Nie chodzi o bardzo precyzyjne, intonacyjne wykonanie tych rzeczy, aczkolwiek najważniejszym tutaj meritum sprawy jest wykonanie tego w taki sposób jak najbardziej plastyczny. Tak zaryzykować, parę razy sobie do góry i w dół zagrać, nie zwracając uwagi na pewnego rodzaju błędy, gdyż za bardzo będziemy się skupiać na wykonaniu poszczególnych dźwięków, wtedy jakby wprowadzamy takie mikrozahamowania, które właśnie gdzieś mogą nas blokować. Także widzicie Państwo, jak bardzo istotną rzeczą jest ustawienie, odpowiednie naciskanie, jeśli chodzi o układ palców w lewej ręce. Element zmiany starałem się przybliżyć troszkę pobieżnie, ale tak, żeby jeszcze jak o innych kwestiach też wspomnieć. Jak Państwo widzicie, to są bardzo dobre ćwiczenia, które jakby wzmacniają właśnie naszą biegłość. Przede wszystkim mają wpływ na dźwięk. A dźwięk to nic innego jak nasze tworzywo do kształtowania właśnie wyrazu artystycznego. W miarę ćwiczenia oczywiście ten nasz nacisk będzie coraz pełniejszy, aczkolwiek nacisk nie wiąże się z użyciem jakiejś nadmiernej, ogromnej, monstrualnej siły, tylko delikatne zakończenie. Ja czuję to w ten sposób, że nie staram się napinać wszystkich mięśni, tylko bardzo delikatnie, jakby samym końcem palca. Kontaktować się z gryfem, dotykając struny. I to także bardzo wpływa na rodzaj dźwięku, na emisję tego dźwięku. Im lepiej dociśnięty palec, jeszcze za chwilę przejdziemy do kolejnego elementu, jakim jest wibracja. I tak kształtowany dźwięk właśnie bardzo wspomaga ten proces kształtowania wyrazu, kształtowania frazy, naszych jakości muzycznych. Także właśnie chciałem się teraz jakby przenieść do tego elementu, jakim jest wibracja. Korzystając z tego ćwiczenia, z tej gamy, bo to jest bardzo dobre ćwiczenie, też można właśnie w to wrzucić naszą wibrację. Oczywiście zazwyczaj są pytania dotyczące w jaki sposób wibrować, często kiedy zacząć wibrować. To są takie najczęściej pojawiające się pytania i nie ma na niej odpowiedzi jasnej, wyraźnej,
do wszystkich, jak to się mówi, przypadków takiej samej. Jest to sprawa bardzo indywidualna. Są osoby obdarzone jakby naturalnością, która polega na tym, że uczeń nie wie, w jaki sposób zaczyna wibrować i wibruje bardzo dobrze. A są uczniowie, którzy nie są w stanie ruszyć, usztywniają tak aparat, że nie są w stanie ruszyć palcem. Oczywiście, tak jak powiedziałem, zaczęliśmy od ustawienia, jeśli chodzi o kciuk. Jeśli to wszystko jest prawidłowe i to wszystko jest kontrolowane, jakby zmniejszają się te pola do pojawienia się problemów, jeśli chodzi o wibracje. Ja sam stosuję często ten element, kiedy widzę, że naprawdę zmiany, ułożenie palców jest prawidłowe. Wtedy się pojawia jakby ten temat wibracji. Nie staram się go robić za wcześnie, gdyż widząc, że są jeszcze problemy ze zmianami, z intonacją, wiem, że wibracja za dużo nie pomoże w tworzeniu muzyki. I też wibracje w początkowej fazie, jeśli widzimy, że ktoś naprawdę ma duże problemy z usztywnianiem, czasami zastosować naprawdę na paru dźwiękach, jako taki element, który powinien nam gdzieś w naszej wrażliwości cały czas towarzyszyć, powinien być obecny, ale nic na siłę, żeby nie wprowadzać jakichś dodatkowych obszarów, które będą nas jeszcze bardziej spinały. Także tutaj cały czas kontrolować, jeśli chodzi o te układy, te rzeczy, które wcześniej wspominałem. Jeśli chodzi o wibracje, to wibracja to jest nic innego jak ruch minimalny, jakby podwyższający dźwięk i obniżający dźwięk. Tutaj w tym momencie wykorzystujemy kształt palca, który jak widzimy jest okrągły. I dlatego też chciałem podkreślić taką jedną sprawę, co warte jest zauważenia, że im twardszy palec, czyli regularne ćwiczenie, znowu się pojawia taki temat, jak regularne ćwiczenie, które nam utwardzi, zarysuje nam bardzo ładny kształt palca, który przy wibrowaniu będzie nam bardzo pomocny. Jeśli palec jest zbyt miękki, naciskamy zbyt dużą powierzchnią, tutaj wrócę do tego aspektu, który wcześniej poruszałem, wtedy ta wibracja no, nie ma prawa zafunkcjonować. Jeśli palec nie jest okrągły, tak samo, to będą takie siłowe ruchy, takie pseudowibracyjne. W tym momencie musimy uzyskać jakby idealne warunki do tego, dlatego świetnym palcem jest palec drugi, który jakby ma z jednej strony czwarty, trzeci, z jednej strony pierwszy. Ma jakby pomocników, którzy są w stanie jakby właśnie w tym procesie początkowym bardzo pomóc. Tutaj tak samo, jeśli chodzi o kciuk, bardzo istotna rzecz. Postawienie kciuka, zablokowanie też powoduje, że staramy się po prostu, przesuwamy w górę, przesuwamy w dół. Nie wykorzystujemy tego bujania się na palcu. Także to jest bardzo istotne. Nawet na przykład tak jak ja, jeśli chodzi o pozycję siedzącą, można bardzo łatwo wykorzystać to, nie używając kciuka. Kciuk jak dostawię, to tak, żeby nie zepsuł tego ruchu, który mam. I to jest najważniejsze. I teraz tak, czasami spotykam się z pytaniami, czy dobre są ćwiczenia, które polegają na tak zwanym rytmicznym przesuwaniu ręki, takim siłowym ruszaniu w jakimś bardzo urytmizowanym, określonym ćwiczeniu. Tutaj te ćwiczenia oczywiście są wspomagające, aczkolwiek one nie doprowadzą nas do prawidłowej wibracji. Prawidłowa wibracja rodzi się właśnie z luzu i z dobrego ustawienia, z tych wszystkich elementów, które musimy najpierw poznać. Jeśli to wszystko dobrze funkcjonuje, to wibracja też dobrze ustawiona właśnie, wykorzystanie odpowiedniego nacisku kciuka i wykorzystanie kształtu palca, który polega na przesuwaniu do góry i do dołu, powinien spowodować właśnie ten ruch, który jest. I teraz tak, początkowe ćwiczenia powinny się odbywać właśnie w sposób bez smyczka, gdyż dają możliwość zaobserwowania pewnego ruchu, a niekoniecznie wynikającego z idealnego docisku, spięcia, które wychodzą, blokują potem nam wibracje i nie jesteśmy w stanie. Dlatego jeśli uczeń złapie ten ruch i poczuje luz, z czego, jak dłoń, prawda, się porusza tutaj,
te elementy dłoni tutaj i ręki biorą udział w wibrowaniu. Jakby czwarty i trzeci palec są też wspomagające. Prawda? I taki ruch, jak wykonujemy, o, wtedy możemy poczuć ten luz. Uważamy, żeby nie dociskać kciuka. To jest bardzo istotne. I w ten sposób, możemy na tym drugim palcu. Gram tylko drugim palcem ze względu na to, że naprawdę jest to najłatwiejsze. Mogę na różnych strunach, w różnych pozycjach, ale ten drugi palec, żeby ten ruch poczuć. Potem wiadomo, że pierwszy palec i wibracja generalnie nie jest elementem gry biegłościowym, tylko bardziej takim właśnie wyrazowym. I w tym momencie, jeśli chodzi o nasz układ, nie jest dobre zachowanie tego układu przy wibracji. Bo ten układ będzie nam spinał rękę. Jak ćwiczymy pierwszym, staram się grać jak najbliższym układem. Także tu musimy skontrolować, jak, w jaki sposób to robimy. O, czwarty palec jest jakby przy asyście trzeciego, który jest, wiadomo, palcem, który w tych pozycjach jakby nie bierze udziału. Aczkolwiek przy wibracji bardzo nam pomaga. Zaprezentuję, jak to się wszystko rodzi już za pomocą smyczka. Oczywiście polecam na początku, jeśli już uczeń jakikolwiek wykona ruch przypominający wibrację, nawet jeśli on jest bardzo wolny, warto go uwiecznić. I w tym aspekcie jest najważniejsze, żeby on trwał jak najdłużej. Żeby on nie trwał. Jedną z największych trudności, jaka spotyka młodych adeptów gry kontrabasowej, to jest utrzymanie wibracji przy zmianach smyczka. Dlatego dobrym ćwiczeniem jest zacząć wibrować, w pewnym momencie przestać grać, ale nie przestawać wibrować. Dokładać smyczek, kontynuować wibrację. Jeśli to już opanujemy, możemy wtedy zmienić smyczek podczas wibrowania z ogromną atencją, jeśli chodzi o to, żeby nie zrobić przerwy między zmianami smyczka. Możemy znowu przerywać, żeby poczuć cały czas ten ruch. I ten ruch może naprawdę być bardzo leniwy, spokojny i dlatego dobry jest też w asyście dźwięk w dynamice piano. Żeby on jakby stwarzał aurę luzu, aurę spokoju, żeby nie starać się od razu jakby na siłę tworzyć wielkich brzmieniowych zależności. I po kolei możemy palce. Czwarty palec będzie najtrudniejszym. Starajmy się to zrobić jak najpóźniej. Czasami uczniom warto jest na przykład powiedzieć, że przy pierwszym palcu, drugim palcu, na konkretnych dźwiękach w utworze zawibrujmy, żeby ten ruch był kontrolowany, wynikający z tych bardzo prawidłowych ustawień. Także to tak naprawdę staram się w wielkim skrócie o wszystkich tych elementach powiedzieć i dać jakby podstawowe ćwiczenia i podstawowe jakby sprawy, które można właśnie sobie zastosować, sprawdzić, zrewidować swoje wszystkie rzeczy. I jeśli chodzi jeszcze o wibracje w tych naszych kształtowaniu, w naszym temacie poruszając się kształtowaniu wyrazu artystycznego, bardzo istotną rzeczą jest to, co powiedziałem, nie przerywać wibracji w trakcie zmian smyczka i idąc dalej nie przerywać wibracji w trakcie zmian dźwięków. Ja starałem się nasze spotkanie rozpocząć najbardziej popularną solówką, jeśli chodzi o kontrabas, oczywiście trzecia część pierwszej symfonii Gustawa Mahlera. I tu, grając ten utwór, możemy właśnie pomyśleć o tej wibracji, która nie ustaje. Wartością tej frazy jest to, że osiągamy pewne ciepłe brzmienie, pewien tembr brzmienia, który, jeśli on jest utrzymywany, podkreśla bardzo prostą frazę, jakby podkreśla charakter semplicze. Nie staramy się budować wielkich, że gdzieś coś przewibrujemy, gdzieś coś odpuścimy. Staram się właśnie uzyskać taką odpowiednią wibrację, która zrodzi nam ciepłe, miękkie brzmienie. W zależności od kierunku frazy możemy to intensyfikować, prawda? Tak właśnie.
sami Państwo zwrócicie uwagę, że tutaj, wykorzystując flażolet bez wibracji, co jest częstym błędem, burzymy właśnie to ciepłe brzmienie. Także tutaj, wychodząc od zmian pozycji poprzez stosowanie wibracji, jakby spotykamy się w tym naszym głównej idei, jaką jest kształtowanie wyrazu artystycznego. I w tym utworze tak samo wykorzystuję te zmiany pozycji, które oczywiście bardzo bliskie, bo diatonicznie się poruszam do góry, ale staram się zachować tę elastyczność charakterystyczną dla portamenta. Nawet na przestrzeni staram się jakby połączyć, znaleźć nić łączącą te dwa dźwięki. Staram się unikać też, przepraszam za kolokwializm, tandetnych połączeń. Przerysowanych, jakby nie pasujących akurat do tego momentu. W niektórych utworach, w niektórych frazach takie podkreślenie bardzo się przyda. Ale myślę, że tutaj ta prostota jest tu zdecydowanie najlepsza. I teraz chciałem jeszcze tylko dodać, w jaki sposób właśnie poruszać się poprzez ćwiczenia, które spowodują, że będziemy mieć, można nazwać to, permanentną wibrację. Jest to ćwiczenie, jak już uporamy się z naszymi tutaj ruchami, w tym momencie grając pierwszym palcem, takie właśnie ćwiczenie chromatyczne, które spowoduje zrozumienie. Zbliżam drugi palec, jakby zaczynam trylować tym palcem. W drugą stronę już jest jakby łatwiej, bo palce są przygotowane. I to, co wcześniej mówiłem o układzie skupionym, w ostatnim ułamku sekundy zaczynam jakby zbliżać palec w odpowiednie miejsce. Albo zrobić to na zasadzie lekkiego przesunięcia. Ale żeby ten ruch został zachowany, żeby nawet nie zmienił prędkości. Jest to bardzo istotne. I bardzo, bardzo pomocne właśnie choćby w tej frazie. Na przykład możemy zagrać inny przykład. Staram się tu cały czas właśnie wibrować, cały czas jakby idę. Oczywiście są momenty, które możliwie, znaczy mogą nam spowodować bardzo jakieś drobne przeszkody w tym, ale gdy mamy ideę właśnie cały czas wibrowania, wtedy naprawdę jesteśmy w stanie tworzyć właśnie bardzo piękne zależności wyrazowe, budujących piękną narrację muzyczną w utworach. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób przynajmniej zasygnalizowałem niektóre aspekty właśnie poruszanej problematyki. Na razie jakby cały czas koncentrowałem się na lewe ręce. Oczywiście nie sposób pominąć naszej drugiej prawej ręki, która generalnie to wszystko, co nazywamy wyrazem artystycznym, ona współtworzy, niektórzy mówią, nawet w 70%. Ja tu się zgadzam, że jakby bardzo prostą sprawą jest opanowanie prawej ręki w pewnym etapie naszej gry. Jeśli te wszystkie prawidłowości wejdą nam w krew, w tym momencie całe życie jakby koncentrujemy się tylko na poznawaniu tajników, jeśli chodzi o lewą rękę w danych utworach. Zawsze to nam najwięcej przysparza problemów. Prawa ręka już jakby wie, co ma robić. Oczywiście jej odpowiedzialność za kształtowanie muzyki jest ogromna, także naprawdę bardzo gorąco polecam zrewidowanie wszystkich elementów, które dotyczą teraz prawej ręki, i zastanowienie się, czy wszystko w naszym aparacie gry jest prawidłowe.
Podstawową rzeczą jest właśnie jakby ustawienie naszej ręki na smyczku, bo jest naprawdę tak wiele sposobów i spotykam się na różnego rodzaju kursach, konkursach, że bardzo jest tutaj duża dowolność i ja rozumiem, że są kwestie indywidualne, aczkolwiek chciałem dać parę takich jakby punktów, które można właśnie sprawdzić, które absolutnie wychodzą z luzu, z naturalnego ustawienia naszej ręki, z anatomicznej budowy, jeśli chodzi o naszą rękę i dłoń. Jak widzimy, jeśli ręka swobodnie opada, palce mamy naturalnie zaokrąglone, kciuk tworzy linię prostą, grawitacyjnie opadając w dół. I to wystarczy jakby sięgnąć po smyczek. Nic nie kombinować, nic nie zmieniać, nie wprowadzać żadnych napięć. Każdy ruch palcem powoduje jakiekolwiek napięcia, które będą rzutowały na naszą jakość gry. Wystarczy wsunąć smyczek. O! I jak najbardziej naturalnie i wizualnie to się sprawdza. I naprawdę bardzo pomaga przy grze. Teraz chciałem pokrótce jakby w każdą funkcję palca opisać, która jest... uważam bardzo istotna. Jakby drugi palec plus to zagłębienie tu w naszej dłoni między palcem pierwszym wskazującym a kciukiem, prawda, tworzy jakby siodełko dla naszego drzewca tutaj, który opada i drugi palec trafia tutaj na żabkę, właśnie tu, gdzie jest ten, można powiedzieć, kolor czarny, chyba nowa żabka i tu trafia drugi palec. Pierwszy palec na drzewcu znajduje swoje miejsce i aczkolwiek tutaj widzę, że naprawdę siła główna jest poprzez docisk kciuka i kontrolę drugiego palca. Pierwszy palec jest jakby wspomagającym. Czuję, że nie jest to tak, że pierwszy palec, a drugi nie może sobie znaleźć miejsca. Tutaj drugi jest główną siłą naszego docisku. I jeśli ten kciuk faktycznie naturalnie jest tak poprowadzony, on wtedy w sposób... można powiedzieć, takiej przeciwwagi działa właśnie na docisk smyczka. Wiem, że bardzo dużo osób stosuje, jakby chcąc zwiększyć ten nacisk, stosuje położenie kciuka na pręcie. Jest to w moim odczuciu o tyle trudniejsze i ryzykowniejsze, gdyż wprowadza delikatne napięcie i proszę zobaczyć tu w przegubie, nam delikatnie jakby, no nie powiem, że usztywnia, ale praca nadgarstka, która w ten sposób jest bardzo luźna, jest utrudniona poprzez... Oczywiście możemy wykonywać jakieś, moim zdaniem, wypracowane ruchy, ale nie do końca naturalne, które na pewno będą gdzieś wypracowane w jakimś ogromnym, długim okresie czasu, można wypracować, ale sięgając po najbardziej naturalne rozwiązania, możemy ten czas naprawdę skrócić do minimum. Trzeci palec, on jakby tu wpada w tak zwaną próżnię, dziurę, przez to on jakby nie ma żadnej funkcji. On jest luźno, towarzyszy naszym palcom. I ostatni palec, bardzo ważny, gdyż podtrzymuje nam skówkę i jakby on stabilizuje tu całą pracę naszej ręki. Drugi palec w tej płaszczyźnie kontroluje, a piąty palec w tej płaszczyźnie kontroluje. I teraz tak, on jest bardzo ważny przy rozpoczynaniu dźwięków, przy podnoszeniu smyczka, przy przenoszeniu, przy artykulacjach krótkich. On ma bardzo ważną funkcję. Często jak już gramy na strunie, w tym momencie on może być bardzo rozluźniony. On wręcz może nawet jakby nie dotykać smyczka. Jest to też prawidłowe. Broń Boże, żeby przy graniu legato ten palec nie wykonywał żadnego docisku. Także to jest bardzo ważna i jakby te podstawowe wszystkie funkcje palców, które mają wpływ na to, co robimy ze smyczkiem. I teraz właśnie umiejętność zagrania dobrego dźwięku, prawda? Głębokiego, pełnego, z dużym wolumenem. To nie jest takie proste. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, nie za blisko żabki, bo często jest ten taki charakterystyczny taki odgłos, który nie należy do kanonu pięknych dźwięków. Staramy się tak jakby położyć. Ja zawsze biorę oddech, nie tracąc kontaktu ze struny, bo bardzo dobrze jest zaczynać ze struny, ale nie tracąc kontaktu biorę taki oddech, który i kieruję smyczek w dół.
absolutnie zawsze się sprawdza. Nigdy unikam, na przykład jak mamy... W koncercie Kusywickiego bardzo przydatny. Albo... W koncercie Hofmeistra na początku też się bardzo to przyda. Właśnie ta umiejętność położenia w odpowiednim miejscu, wzięcia oddechu i w strunę. W strunę zagłębiam się właśnie z tymi funkcjami, o których mówiłem, czyli tutaj zadziała siła wychodząca z kciuka. I to są te przykłady, które jakby pokazują funkcjonowanie palców, używanie odpowiedniej siły. I teraz jeszcze takie ćwiczenie polecam, zwłaszcza osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z kontrabasem. Bardzo często jest tak, że my zaczynamy od grania na pustych strunach, właśnie gramy jakby bardziej całą ręką i gdzieś tam po jakimś dłuższym czasie dochodzimy właśnie do problemu, który jest granie sztywną ręką, nadgarstek nie pracuje, no bo nie sposób zrobić taki błąd, jak przez rok, dwa gra się praktycznie długie dźwięki, gra się legato, ewentualne wszystkie jakieś drobniejsze rytmy są wykonywane nie do końca precyzyjnie. Bardzo dobrze jest, zanim zaczniemy grać długim, całym smyczkiem, właśnie jak ustawimy naszą rękę i jeśli to funkcjonuje, dobrze trzymamy, dobrze czujemy właśnie uścisk tutaj smyczka i dłoni i złapiemy gdzieś nie za blisko żabki, cały czas przypominam. Nawet bardziej w kierunku środka, tu jest taki naturalny mniej więcej punkt, żeby grający zauważył, co to znaczy elastyczny przegub. I praca całej dłoni, jeśli chodzi o palce, prawda? To będzie miało też niewątpliwy dobry wpływ na nasz dźwięk, co wiąże się z naszym tematem, jeśli chodzi o kształtowanie wyrazu, poprzez to, że my poprzez pracę elastyczną dajemy odpowiednią długość artykulacji. I zawsze każda artykulacja, jeśli jest nasycona, jest lepsza. Czasami oczywiście, jeśli musimy zagrać coś w muzyce współczesnej bardzo krótko, coś, co przypomina dźwięk, to oczywiście musimy też umiejętnie to wykonywać. Aczkolwiek w muzyce klasyczno-romantycznej nasycanie dźwięków, umiejętność grania właśnie nasyconym dźwiękiem przy każdej artykulacji jest bardzo ważne. I czym jest nasycenie dźwięku, nasycenie artykulacji? Właśnie to jest działanie odpowiednią artykulacją. Nawet jeśli mamy krótkie dźwięki w krótkiej artykulacji, możemy nasycenie dźwięku kontrolować poprzez długość. Jeśli coś chcemy zagrać bardzo sekko, to używamy mniejszej i też w zależności od poziomu wolumenu brzmieniowego. Jeśli chcemy grać coś głośno, nie powinniśmy grać, bo jest za dużo elementów perkusyjnych, za mało brzmieniowych. Wtedy używamy odpowiedniej długości smyczka. Cały czas o tych funkcjach, ja to bardzo czuję tu w dłoni, funkcja właśnie drugiego palca, funkcja kciuka, czy nawet jak będziemy grać skaczącym smyczkiem, wtedy czuję, że piąty palec naprawdę na nim i gdyby go nie było, to przy podnoszeniu smyczka smyczek by opadał. Także on absolutnie ma taką funkcję. Także proszę zrewidować swój aparat, zobaczyć, czy wszystko wygląda naturalnie. Wiem, że są inne sposoby, ale w tych innych sposobach także trzeba dążyć do absolutnej naturalności i jakby poczucia w funkcji każdego palca. I tutaj właśnie jeszcze chciałem na sprawy wykonania tutaj brzmienia, artykulacji. To, co powiedziałem, że może być krótka artykulacja grana krótkim dźwiękiem lub długim dźwiękiem. Ja to zawsze staram się w pracy pedagogicznej podkreślać. Nasyćmy brzmienie, używajmy artykulacji krótkiej, ale w zróżnicowanej długości smyczka. Thank you.
fragment sonaty Szpergera T40. Właśnie można wykorzystać to, bo można zagrać... Można to zagrać taką artykulacją krótką, nie używając dłużej długości smyczka. A można... Dla kontrastu potem można bardzo skrócić wyrazistą artykulację. Także to, jeśli chodzi właśnie o prawą rękę, tak bardzo pobieżnie. Prawa ręka jest tak istotnym elementem naszej gry, że warto by było cały cykl wykładów poświęcić, jeśli chodzi o właśnie sposoby ćwiczenia, sposoby wykonawstwa kontrabasowego, jeśli chodzi o prawą rękę. Starałem się tak jakby tylko naszkicować te jakby najważniejsze elementy. Myślę, że tak, czas jest nieubłagalny, nasz wykład powoli dobiega końca. Jeszcze wracając, żeby się nie pogubić, chciałem jeszcze wrócić do tego, co zacząłem mówić, a nie dokończyłem. Na samym początku, dotyczące prawej ręki, na samym początku właśnie o ten ruch nadgarstka, o ten delikatne właśnie takie balansowanie dłonią. I to ćwiczymy w tej pozycji, jeśli chodzi o część smyczka, gdzieś w środkowej pozycji, o, i staramy się naprawdę, bardzo dobre daje takie ćwiczenie, bardzo dobre rezultaty na początku, bo uczniowie jest łatwiej poczuć ten luz. Nie chodzi o wolumen, nie chodzi o wolumen, chodzi tylko o to, żeby poczuć ten luz i to bardzo pomoże. Ja właśnie zaczynam ten element, zanim zaczniemy grać całym smyczkiem, bo potem przy oczywiście wprowadzeniu smyczka jest bardzo ważny te ruchy wszystkie wyrównawcze, które do których powinno dochodzić, prawda? Nawet jeśli można powiedzieć, że mamy ideę grania z całej ręki, gdzieś ta elastyczność zawsze jest, nigdy nie możemy z niej zrezygnować. Dobrze, to tak z grubsza myślę, że udało mi się parę spraw przemycić tu dzisiaj, powiedzieć o ważnych aspektach i myślę, że czas na zadawanie pytań. Widzę, że tutaj na ekranie moim wyświetlają się już jakieś propozycje i tutaj mamy właśnie pytanie od uczestnika Witolda Adamkiewicza. Czy chcąc uzyskać duży dźwięk, zawsze należy grać blisko podstawka? Bardzo dobre pytanie. Tutaj jakby właśnie rozszerzy to ten wykład, który właśnie dzisiaj prowadzimy. Oczywiście, jeśli chcemy, musimy gdzieś zacząć od jakiegoś wolumenu i od miejsca, gdzie jest tak zwanym tym najbardziej prawidłowym, czyli w środku między podstawkiem a gryfem, podstawkiem a podstrunnicą. Zaczynamy i próbujemy dociskać palec. Widzę, że naturalnie smyczek mój zaczyna kierować się do podstawka. I wiadomo, nienaturalnym byłoby dociskanie już smyczka i w tej pozycji. Wiadomo, że to jest bardzo naturalne, że im ten wolumen jest większy, mocno przerysowałem teraz frazę, którą zagrałem znacząco głośniej, ale właśnie, żeby na pewno sprawdzić to, bo teoria teorią, ale praktyka praktyką i sam staram się zawsze jakby tworzyć teorie absolutnie, które wychodzą z praktyki i zresztą tutaj na to pytanie odpowiadając, myślę, że zawsze należy się kierować do podstawka, aby uzyskać ładne, bardzo głębokie brzmienie. Oczywiście tutaj wszystkie te wcześniejsze elementy, o których mówiłem, jeśli chodzi o palce i często jest takie, żeby nie zaczynać przy tym, żeby jakby dotrzeć do tego miejsca. Na pewno nie zaczynać, chyba że gramy sul ponticello, ale w tym momencie musimy gdzieś jakby zadzierzgnąć strunę, która zacznie nam wibrować, zacznie nam drgać i wtedy możemy
Wtedy możemy już, jak ona wibruje, wtedy możemy leciutko schodzić poniżej. Widzę, że kolejne pytania się pojawiają ze strony Maksyma Pisteloka. Czy siła lewej ręki znacząco wpływa na wolumen? No tutaj w tym momencie powiem, że tak, że siła lewej ręki wpływa znacząco na przykład na elementy takie jak wibracja, właśnie na ten nasz wyraz artystyczny brzmienia, ale jest to po prostu siłę, którą używamy, tak jak powiedziałam, ona gdzieś spływa z palca na sam koniec i ona jest jakby stałą siłą, która po prostu dociska w odpowiednim miejscu dla uzyskania intonacji dźwięk. I cała historia, jeśli chodzi o wolumen, w tym momencie odbywa się wyłącznie w prawej ręce. Oczywiście przy tak dużym wolumenie lewa ręka zaczyna wibrować. Ale w tym momencie nie trzeba znacząco zwiększać nacisku palca. Oczywiście dzieje się to też w sposób naturalny, że jeśli całe ciało angażujemy do gry, wtedy wiadomo, że te siły spływają w sposób znacząco większy. Ale tutaj ta postawa, o której dzisiaj no niestety najmniej wspomniałem, bo jakby nie byłbym w stanie wszystkich tych elementów poruszyć, ale tak dodam, że właśnie te ramiona, które są luźno, nigdy nie podnoszone, one są jakby przekaźnikami siły i po tych ramionach spływa siła, która właśnie jakby powinniśmy ją czuć na końcach palców. I w tym momencie, jak angażujemy coraz więcej tej siły z tego naszego ciała, która buduje wielką jakąś zależność frazową w ogromnym wolumenie, wtedy właśnie to możemy mieć to poczucie, że używamy większej siły. Aczkolwiek nie jest to konieczne. Na pewno nie może być to siła, która nam na przykład wpłynie negatywnie na wibracje i na zmiany pozycji, o których wcześniej mówiłem. Dobrze, tu widzę, że Kuba Beczera-Pietryka pyta, jak uzyskać łagodną zmianę strun bez przerywania dźwięków? Dobre pytanie, bardzo dobre. Też dzisiaj nie zdążyłem o tym elemencie powiedzieć, ale oczywiście prowadząc strunę na dźwięku, ja na pustych strunach zademonstruję to. Jeśli te wszystkie aspekty, o których dzisiaj mówiliśmy, są prawidłowe, piękną zmianę uzyskuję już graniu w obrębie jednej struny. I teraz jak mam zmienić strunę, możemy zaobserwować, że jest jakby kilka płaszczyzn grania na jednej strunie, prawda? Wychylam. Grając cały czas na jednej strunie, wychylam się i w jedną, i w drugą stronę i widzę, że nie zmienia się dźwięk, prawda? To jest taka nasza tajemnica. I w tym momencie, kiedy mam jakby najbardziej taką środkową płaszczyznę struny A, chcę przejść na D strunę, absolutnie muszę wykonać ten taki ruch zbliżenia się do struny i w sposób taki delikatny dotknąć płaszczyzny D struny. Potem można się zagłębić w płaszczyznę środkową danej struny i tak samo ze struną następną. Oczywiście jeśli coś dzieje się w sposób taki bardziej angażujący, właśnie więcej siły, to wiadomo, że te procesy mogą też być bardziej naturalne. Już nie muszą, ale jeśli coś wykonujemy naprawdę w cichej dynamice, bardzo często solówki w orkiestrze kontrabasu polegają właśnie na wykańczaniu jakichś fraz, gdzie kontrabas sam zostaje. Wszystko jest bardzo delikatne i ten moment takiego właśnie pięknego brzmienia, nieprzerwanego, jest bardzo trudnym elementem. Sam borykam się na co dzień z takimi problemami i wtedy naprawdę koncentruję się na tym zbliżeniu i jak najdelikatniejszym dotknięciu z następnej struny. Także takie ćwiczenie polecam w różnych właśnie płaszczyznach dynamicznych, aby sprawdzić, jak to funkcjonuje. Kolejne pytanie tu ze strony Kacpra Czarneckiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie są efektywne sposoby ćwiczenia na wzmocnienie lewej ręki? Myślę, że tutaj już o tym mówiłem. Właśnie jeśli chodzi o prawidłowość ustawienia na początku i to ćwiczenie, które demonstrowałem, gamy C-dur, które jakby pokazuje prawidłową drogę poruszania się naszej ręki po gryfie. Często nam się wydaje, że my chcemy mieć jakby mocniejsze palce, a często to jest właśnie tak, że my mamy jakieś bardzo dużo problemów jeszcze przy zmianach pozycji,
i spięcia ręki, które jakby nam blokują właśnie to umiejętność poruszania się. I często mylimy to z słabością palców, a to jest czasami tak zwane nieprawidłowe spożytkowanie naszej siły. Jeśli nauczymy się absolutnie przelewać ciężar ręki po prostu po gryfie w każdej chwili, której jesteśmy, oczywiście poczujemy, że tu nie o to chodzi, że gdzieś na siłowni musimy wypracować mięśnie, tylko właśnie w bardzo umiejętny sposób spożytkować to. Oczywiście są miejsca w literaturze kontrabasowej, które są pewno siłowe i na przykład takie miejsce... Znamy to wszyscy, koncert Kusewickiego. I tu faktycznie jest coś takiego, że początkowo czujemy ogromne spięcia i że tu musimy jakiejś nadludzkiej siły użyć. Do tego służą na przykład ćwiczenia, które jakby nam... O, przepraszam, bo ja tu mam taki mały kłopot. Ćwiczenia, które powiedzmy mogą odseparować... Takie ćwiczenie na przykład polecam i to można oczywiście robić w małym wolumenie brzmieniowym, żeby nie właśnie łączyć, tutaj było wcześniejsze pytanie, czy ogromny dźwięk musi angażować większą siłę w lewej ręce. Właśnie powiedziałem, że nie. Dlatego tu można to... Czy nawet... Tutaj jest jakby odpowiednie ukierunkowanie właśnie tej siły, odpowiedni docisk i takie ćwiczenia w mniejszym wolumenie jakby nas ukształtują, jeśli chodzi o poczucie tej pozycji, o poczucie tych tutaj konkretnych miejsc i wtedy w miarę ćwiczenia poczujemy, że faktycznie jakoś to nam lepiej wychodzi i nie jest to wynikiem jakiegoś niesamowitego ćwiczenia siły lewej ręki. Kolejne pytanie od strony Magdaleny Czarneckiej. Która pozycja jest zdrowsza dla kontrabasisty? Stojąca czy siedząca? To oczywiście też jest pytanie takie jakby najbardziej podstawowe. Jaka jest pozycja? Jak Państwo widzicie, ja siedzę akurat. I nie jest to też kwestia przypadku. Prawidłową pozycją do rozpoczęcia nauki na kontrabasie jest pozycja stojąca. Aczkolwiek ona się różni troszkę pozycją zaczepienia instrumentu o ciało. Jest to lewa pachwina, w której kontrabas spoczywa, jeśli stoimy, prawda? I tu też są bardzo istotne, ale te wszystkie funkcje, jeśli chodzi o kciuk, o palce, absolutnie wszystko to jest to samo. Jak siadamy, staram się grać bardziej wiolonczelowo. Wtedy kontrabas trafia nam do prawej pachwiny i to powoduje też przy mniejszych instrumentach, tak jak mój, że kolano nie przylega do deki, tylko jest oparte tutaj w tym miejscu i absolutnie nie wpływa to na jakieś tłumienie, drgań, zmniejszenie wolumenu czy jakości brzmienia instrumentu. Absolutnie jest to wszystko zachowane. I teraz tak. Jeśli wszystko jest ustawione w pozycji stojącej bardzo prawidłowo, jeśli chodzi o właśnie też równe rozłożenie naszego ciężaru, jeśli chodzi o ciężar ciała, który spoczywa na dwóch nogach, wtedy oczywiście ta pozycja jest tak samo zdrowa jak pozycja siedząca. Często jest tak, że my w pewnym momencie robimy różnego rodzaju skrzywienia. Przekładamy jakby ciężar ciała na jednej nodze i dochodzi po paru ładnych latach do skoliozy na przykład tutaj, jeśli chodzi o stawy biodrowe, o miednicę i skrzywienie kręgosłupa i może to powodować pewne problemy zdrowotne i ktoś powie, że pozycja stojąca na dłuższą metę jest niezdrowa. Naturalnie oczywiście też się dzieje, że w muzyce w orkiestrze, gdzie najwięcej spędzamy czasu przy instrumencie, korzystamy z krzeseł. Nie, poza cygańskimi orkiestrami nie widziałem orkiestr, gdzie kontrabasy spędzałyby na przykład 6 godzin prób w pozycji stojącej. Także to jest też ważna informacja, żeby umieć rozróżnić te pozycje i umieć korzystać z tego, jak gramy w orkiestrze, gdzie bardzo często
często po prostu siedzimy i wtedy korzystamy z tego podparcia krzesła. Wtedy możemy właśnie korzystać z tej pozycji siedzącej, bo no oczywiście, że jeśli bardzo dużo ćwiczymy, mamy jakiś wzmożony okres przygotowawczy przed konkursami, pozycja stojąca na pewno jest pozycją jakby bardziej obciążającą. Mniej jest jakby elementów, które mogą nas odciążyć, aczkolwiek właśnie przy pozycji stojącej bardzo ważne jest to umiejętne rozplanowanie ciężaru i korzystanie, jeśli chodzi o kontrabas, trzeba być wyprostowanym i jakby jakiekolwiek wchodzenie w kompozycję powinno się wiązać z jakby przechyleniem prostego kręgosłupa, nie garbienie się, nie skrzywianie, nie sięganie do wyższych pozycji poprzez właśnie jakieś takie przybieranie nieprawidłowych postaw, gdyż na dłuższą metę oczywiście będzie to powodowało pewny dyskomfort psychofizyczny. Tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że nie mam dzisiaj zdania takiego, że tylko i wyłącznie pozycja siedząca jest pozycją zdrową, polecam gorąco, to przestrzegam przed pozycją stojącą. Absolutnie nie mam takich poglądów. Wiem, że pozycja solistów bardzo często jest właśnie pozycją stojącą i nie powiem, że może z jakimś takim zazdrością spoglądam na solistów, którzy stoją i wspaniale grają, że dają radę, ale myślę, że to jest sprawa bardzo indywidualna. Po prostu w pewnym momencie ktoś kto prezentuje bardzo emocjonalny styl gry i jest bardzo zaangażowany w to, często pozycja siedząca daje mu jakby tak troszkę więcej spokoju, że ten taniec instrumentem nie jest w jakiś sposób przesadzony. Także to czasami właśnie pod tym kątem jest dobre, żeby usiąść, wtedy można się bardziej opanować, jest więcej odciążenia, jeśli chodzi o lewą rękę, można by bardzo dużo mówić, ale dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, która pozycja jest zdrowsza. Każda pozycja jest dobra, tylko trzeba jak najbardziej wszystkie, właśnie jeśli chodzi o wszystkie prawidłowości, trzeba wszystko przestrzegać. Dobrze, kolejne pytanie. Czy ćwiczenie na siłowni może pomóc w grze na kontrabasie? A może wręcz przeciwnie? Tu absolutnie myślę, że ćwiczenie na siłowni, jeśli jest zrobione w sposób odpowiedni, tu już nie chodzi o to, żeby było pod okiem wykwalifikowanej kadry, najlepiej jeśli tak jest, ale jeśli nie dąży do jakiegoś przeforsowania organizmu, nie dąży do jakiejś idei, która jest niezdrowa poprzez jakiś gigantyczny przyrost masy mięśniowej, myślę, że siłownia jest bardzo dobra. No, siłownia jak każdy ruch jest odpowiednie ćwiczenia, odpowiedni dobór ćwiczenia, jeśli chodzi o obciążenia. Na pewno jest bardzo dobra, polecana, zwłaszcza dla muzyków i kontrabasistów. Znam świetnych kontrabasistów, którzy regularnie chodzą na siłownię. Zazdroszczę tylko tyle, że mają tyle czasu, że mogą jeszcze zadbać o swoje zdrowie. Sam, jeśli tylko mogę, to staram się właśnie korzystać z takich pomocy zdrowotnych i myślę, że korzystanie z siłowni na pewno wpływa korzystnie na nasz aparat, na nasze samopoczucie i na nasze zdrowie, gdyż właśnie umiejętne wzmacnianie mięśni, oczywiście to muszą być ćwiczenia, które są bardzo odpowiednie i tutaj naprawdę nie można wpaść w jakiś taki właśnie ideę taką podnoszenia jakichś ogromnych ciężarów, które mają tylko mieć za zadanie, jeśli chodzi o przyrost masy mięśniowej i zbudować naszą tężyznę. Siłownia przede wszystkim służy jako właśnie takie dbanie o zdrowie, bycie cały czas właśnie w ruchu, wykonywanie różnych ćwiczeń też pomaga na nasze stawy i to wzmacnianie równomierne mięśni też odciąża i kręgosłup i na pewno ma bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie. Kolejne pytanie, jak uzyskać dobre brzmienie dźwięku od samego początku, ale unikając akcentu. No to tutaj wcześniej to przedstawiłem. Ja to robię w sposób taki, że absolutnie ze struny zaczynam. Kontakt, dobre wejście w strunę, podniesienie jakby, oddech. Oddech, który daje mi jakby taki moment decyzji, podjęcia decyzji, dźwięk. I wejście w strunę z uzyskaniem funkcji tego kciuka, o której wcześniej mówiłem, i zdecydowanie, i tu już po prostu od rodzaju dźwięku, wolumenu jest ten początek. Może to być
tak właśnie jak w tym inicjującym nasze spotkanie fragmencie. Prawda? To jest też, że musi być konkretny dźwięk, bez akcentu, pływający jakby alnięty z niczego. Prawda? Czy w Kusewickim? I tutaj też, co wspominałem, właśnie widzę, jeśli chodzi o odpowiednie zbliżenie się do podstawka i korzystanie z tych wszystkich wskazówek. Także myślę, że to w jakiś sposób tutaj jest odpowiedzią na to, żeby przyłożyć smyczek, postawić na strunie, wziąć oddech i od razu bardzo gotowy kontakt ze struną. Jeśli chodzi o duży wolumen, to smasowany i w tym momencie tylko to, co cały czas wspominałem dzisiaj, nie za blisko żabki. Nie za blisko żabki, gdzież tu jest ten taki moment, gdzie nie mamy za bardzo na to kontroli, prawda? I potem jeszcze jest taka umiejętność, wiadomo, że jak jest bardzo długi dźwięk, staramy się ten smyczek mieć jak najdłuższy, ale to jest kwestia właśnie docisku i dobrania odpowiedniej prędkości. Te elementy naprawdę można kreować, kształtować bardzo, bardzo dowolnie, ćwiczyć właśnie jak najdłuższy dźwięk, jak najmocniejszy, jakby jak najbardziej oszczędzać. Dobrze. Kolejne pytanie, żeby zdążyć dzisiaj odpowiedzieć. Dzień dobry. Czy istnieją kontrabasy mające inną liczbę strun, na przykład 3 albo 5? No tutaj właśnie jest ciekawy temat wywołany z kontrabasami. Jest oczywiście w orkiestrach dzisiaj stosujemy dla uzyskania pełnego brzmienia stosujemy kontrabasy pięciostrunowe w mojej orkiestrze, Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. No nie powiem, że jest to jakby obowiązek, ale jest to nasza idea wspólna całej grupy, żeby faktycznie mieć te kontrabasy i są koncerty, gdzie wyłącznie korzystamy z kontrabasów pięciostrunowych. Oczywiście jeśli ktoś akurat ze względów różnych gra na czterostrunowym, to też oczywiście nie jest jakiś duży problem, ale jest jakieś takie poczucie, że każdy ten pięciostrunowy kontrabas chce mieć. Wiem, że na przykład w Filharmonii Berlińskiej jest to już jakby wymaganie takiej tam, że nie można grać na czterostrunowych kontrabasach. Nawet widziałem osobiście u kolegów z Berlina, że małe kontrabasy czy czwarte przerabiają w sposób taki, że dostawiają z tej strony kołek, żeby mieć możliwość zamontowania piątą strunę. Te kontrabasy naprawdę bardzo blisko mają te struny, ale każdy chce zagrać to dolne C albo H, jeśli tak stosuje. Oczywiście czy strunowe kontrabasy, tak jak poznam literaturę Giovanniego Bottesiniego i widzimy, że jakby nie gramy na najniższej strunie. Bottesini stosował kontrabas trzystrunowy dla większej swobody właśnie wysokiego rejestru i uzyskania dużej biegłości właśnie, żeby nie mnożyć tutaj. Także, że i trzystrunowe, cztero, oczywiście to jest ten taki najbardziej klasyczny i najbardziej popularny kontrabas. Dobrze, przejdę do pytania właśnie od Michała Wermińskiego. Czy jest jakaś metoda, która zwiększa prawdopodobieństwo trafienia flażoletu? No, trafianie flażoletu to zawsze jest ryzyko. Oczywiście taką najlepszą metodą, to jakby jak ktoś bardzo dokładnie słucha wykładu, to może sobie to znaleźć odpowiedź, że wszystko wynika z prawidłowego aparatu gry. Jeśli mamy prawidłową rękę, ja może nie demonstrowałem ustawienia ręki w pozycji tej, powiedzmy, wykorzystującej flażolet, najwyższej, ale jest to nic innego jak dalsze przekazanie tej właśnie tego układu, który ma okrągłe palce, absolutnie okrągłe palce, żadnych załamań i wtedy to, co już na samym początku wykładu mówiłem o tej powierzchni. Im mniejsza powierzchnia, tym czystszy dźwięk i przy flażoletach tym większa celność. I prawda? Staram się jakby trafiać w te dźwięki absolutnie takim układem, jak mamy. (Śmiech)
Także trafianie flażoletów na pewno będzie znacząco łatwiejsze, jeśli ten układ palców będzie bardzo właśnie zaokrąglony i bardzo prawidłowy. Mamy takie trudne miejsce. Elegii de Dur Giovanniego Botticelliego i wiem, że tu z tym miejscem problemy właśnie są. Po odpowiednim zaokrąglonym palcu i ustawieniu trafiam bez problemu w te flażolety. Także polecam właśnie sprawdzić, jak stawiamy flażolety, jeśli chodzi o pozycję tutaj najwyższą kciukową. Kolejne pytanie. Bardzo dużo tych pytań. Cieszy mnie to niezmiernie. Czy są jakieś sprawdzone ćwiczenia do utrzymania prawidłowej postawy ciała dla kontrabasisty? Bardzo ciekawe pytanie. Właśnie tutaj ono w pewien sposób nawiązuje do tych pytań, które tu się pojawiły, czyli właśnie taka siłownia, która pozycja jest zdrowsza. Myślę, że tak, że poznanie właśnie bardzo szczegółowo tych wszystkich funkcji na naszego ciała, kończyn, tłowia i tak dalej, powoduje to, że my jesteśmy w stanie obserwować, co robimy prawidłowo, ewentualnie gdzie dochodzi do jakichś nieprawidłowości. I to możemy właśnie wszystko bardzo korygować poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, jeśli mamy takie skrzywienia, albo próbowanie wyćwiczyć właśnie, jeśli chodzi o pozycje, postawy, takich praktyk, które nie powodują obciążeń. Właśnie tu jest to, co mówiłem, że trzeba być bardzo wyprostowanym, starać się łopatki właśnie nie wypychać, nie obniżać, tak jakby stanąć prosto na baczność, siedząc bądź stojąc i w tym momencie tylko bardzo rozluźnić ramiona, które nas pociągną i nas zniekształcą, zachowując ten bardzo prosty kręgosłup. I tak samo wchodząc w kciukową pozycję musimy myśleć o tym, żeby nie pochylać głowy za bardzo, żeby nie wykrzywiać, bo to powoduje właśnie powstawanie pewnych problemów. Podejrzewam, że w pozycji stojącej jest mniej więcej identyczna sytuacja. Wejście w kciuk powinno być poprzez nachylenie się, a nie zgarbienie. I pamiętajmy, żeby nigdy nie opierać tutaj ramienia, ręki tu w stawie barkowym na szyjce tutaj kontrabasu, gdyż to blokuje nam przepływ. Tu jest główna tętnica ramieniowa, która nie może być blokowana w jakiś sposób, bo to zmniejsza przepływ krwi i wpływa bardzo negatywnie na całą naszą lewą rękę. Także postawa, musimy przeanalizować właśnie, na czym to polega, jeśli chodzi o rozstawienie właśnie ciężaru na odpowiednio na nogi. Także tutaj, jeśli to wszystko jest prawidłowe, ja na przykład nie widzę w swoim życiu jakichś ewentualnych ćwiczeń, które by mi pomagały z utrzymaniem tej postawy, tylko cały czas kontrola, to co dzisiaj o tych wszystkich mówiłem, jeśli wszystko jest prawidłowo, wtedy ta postawa jakby się utrzymuje i nawet wielogodzinne ćwiczenia czy spędzanie przy instrumencie nie powoduje jakichś problemów takich, że po jakimś czasie nie mogę po prostu. Jeśli oczywiście u kogoś dochodzi do jakichś problemów z pozycjami, to w tym momencie wiadomo, są specjaliści, lekarze, do których się idzie i często słyszałem, że koledzy moi dostają jakiś zestaw ćwiczeń, muszą się gimnastykować, ale to chodzi o korektę właśnie, korektę tych pewnych, jeśli jakąś stronę za bardzo wykrzywiamy, niektóre mięśnie są za bardzo z tej strony, z prawej strony są za bardzo napięte, staram się ćwiczenia, które jakby wzmocnią naszą lewą stronę. Także takie tutaj właśnie chciałem kwestie poruszyć. Dobrze, jeszcze mamy pytanie. Czy oddychanie odgrywa ważną rolę w jakości gry na kontrabasie? Tak. To jest bardzo dobre pytanie. Też dzisiaj nie było jakby możliwości, żeby to wszystko opisać, bo to można by godzinami
nami opowiadać o grze na kontrabasie, ale oddychanie jest jakby istotą naszej współpracy z instrumentem. Jakby fraza, to co ja już dzisiaj mówiłem, o początku dźwięku, nabieram oddech, czyli jest jakaś funkcja w naszym toku kształtowania wyrazu, prawda? Nabieram oddech i idę razem z dźwiękiem. Oddychanie jest bardzo ważne, które też jakby wspiera bardzo proces tworzenia narracji muzycznej, prawda? Jest jakby oddychamy wtedy, kiedy nabieramy powietrze i chcemy jakąś frazę zacząć mocniej. To jest bardzo, bardzo istotny element. Nie, najgorszym możliwym jakby błędem to jest jakby powstrzymywanie oddychania. Emocje jakby trzymamy głęboko w sobie i jakoś kurczowo zaciskamy czy usta, czy w jakiś sposób przestajemy oddychać, bo bardzo często wtedy dochodzi do niedotlenienia czy kończyn, czy ogólnoustrojowego niedotlenienia, które wpływa na pogorszenie właśnie naszych takich psychoruchowych możliwości, przez co to ma oczywiście na jakość gry ogromny wpływ. Także że oddychanie jakby musi być jak najbardziej swobodne. Nie może ja właśnie też, nie wiem, jakąś tutaj jakiś fragment, gdzie... Starałem się może przesadnie oddychać, ale jednak uważam, że oddychanie bardzo mi pomaga jakby w kształtowaniu narracji muzycznej, gdzie jest to jakby bardzo, bardzo konieczne. Myślę, że musimy jakby nasze spotkanie powoli dobiega do końca i musimy jakby zmierzać właśnie do końca naszego spotkania z kontrabasem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No, wspaniałe pytania. Jestem, można powiedzieć, zaskoczony i bardzo trafne. Widzę, że jesteście jakby coraz bardziej świadomi. Formułujecie bardzo dobre pytania, które dotyczą właśnie jakości brzmienia i jakby to w jakiś sposób łączy się z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, o tym kształtowaniu wyrazu artystycznego w oparciu o prawidłowo funkcjonujący aparat gry. Dziękuję bardzo za uwagę.